Panie marszałku, panie ministrze, mam zaszczyt przedstawić Wysokiemu Senatowi sprawozdanie połączonych komisji, które wymienił przed chwilą pan marszałek, o uchwalonej przez Sejm w dniu 26 stycznia 2023 roku ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem świadczenia za długoletnią służbę. Marszałek Senatu dnia 27 stycznia 2023 roku skierował ustawę do komisji. Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 8 lutego 2023 roku komisje wnoszą, Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały. Ustawa uchwalona przez Sejm została na 71. posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2023 roku i pochodziła z przedłożenia rządowego. Sejm uchwalił ustawę przy 445 głosach za, przyjęciem ustawy jednym głosie przeciwnym i braku głosów wstrzymujących. Celem rozwiązań przyjętych w przedłożonej ustawie jest zatrzymanie doświadczonych funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych w służbie, a także wzmocnienie motywacyjnego systemu wynagradzania, między innymi poprzez przyznanie funkcjonariuszom wszystkich służb mundurowych objętych niniejszą ustawą nowego świadczenia zwanego świadczeniem za długoletnią służbę, służącemu zwiększeniu uposażeń funkcjonariuszy i żołnierzy posiadających co najmniej 15-letni staż służby. I tutaj pan minister na dzisiejszym posiedzeniu porannym połączonych komisji wskazał na sytuację, że podwyżka przewidziana dla wszystkich funkcjonariuszy 7,8%, a emerytura prawie 14% i to od ostatniej pensji, to jednak jest jakiś, powiedzmy, sygnał, że niektórzy mogą przejść na emeryturę, bo może im się to z jakiegoś powodu będzie opłacać. Druga sprawa, która tutaj jest w tych rozwiązaniach, to przyznanie dodatku motywacyjnego funkcjonariuszom służb dotychczas nie posiadających prawa do tego świadczenia. To jest ABW, Agencja Wywiadu, CBA i kasy i... Proszę? I trzecie, usunięcie z trzech ustaw pragmatycznych o Policji, o Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej jednej z przesłanek fakultatywnego zwolnienia ze służby. To był problem, polegającej na możliwości zwolnienia funkcjonariusza ze służby z powodu nabycia prawa do emerytury z tytułu osiągnięcia 30 lat wysługi emerytalnej. To, co było istotne na tej komisji, to że podkreślaliśmy bardzo dobre rozwiązanie dotyczące wyrównania jak gdyby sytuacji dla wszystkich służb, czego nie było do tej pory. Wszystkie służby praktycznie są objęte podobnymi rozwiązaniami w zakresie tutaj zarówno tych dodatków, jak i tych motywacyjnych dodatków. Rozwiązanie to jest dopełnieniem dotychczasowego systemu wynagrodzenia doświadczonych funkcjonariuszy. Aktualnie funkcjonujący w służbach motywacyjny system wynagradzania bazuje zasadniczo na dodatku za wysługę lat oraz świadczeniu motywacyjnym. Nowe świadczenie będzie przysługiwało w wysokości 5% należnego uposażenia zasadniczego po osiągnięciu 15 lat służby, zwiększanego o kwotę 1% należnego uposażenia zasadniczego za każdy kolejny rozpoczęty rok służby, nie więcej jednak niż do wysokości 15% po 20 latach służby, które będzie wypłacane do dnia rozwiązania stosunku służbowego w związku ze zwolnieniem funkcjonariusza ze służby, z jego śmiercią lub zaginięciem. Poszczególne ustawy precyzują okresy służby, które zalicza się do stażu, od którego uzależnione jest prawo doświadczenia, kształtując właściwe przepisy analogicznie do obliczania okresów służby na potrzeby obliczania świadczenia motywacyjnego. Świadczenie za długoletnią służbę co do zasady z uwagi na zaliczenie do katalogu świadczeń pieniężnych nie stanowi składnika uposażenia lub dodatku do uposażenia i tym samym nie będzie stanowić podstawy wymiaru emerytury. Wyjątkiem jest jednak sytuacja, w której będzie wliczone do podstawy emerytury, gdy funkcjonariusz lub żołnierz
osiągnie 32 lata wysługi emerytalnej. Stanowią to przepisy wprowadzające odpowiednie zmiany. Drugie z prowadzonych w odniesieniu do funkcjonariuszy już wymienianych innych służb, świadczenie to świadczenie motywacyjne. Świadczenie to funkcjonuje w służbach podległych ministrowi spraw wewnętrznych. O tym także rozmawialiśmy 2 lata temu, że powinny te świadczenia być we wszystkich służbach i to teraz zostało uczynione. Świadczenie motywacyjne może być przyznane, to dla przypomnienia, jednej z dwóch co do wysokości możliwych do uzyskania kwot, to jest 1500 zł lub 2,5. Uzależnione jest od osiągnięcia przez funkcjonariusza określonego w przepisach stażu służby, to jest po 25 latach, to jest 1500 i po przekroczeniu 28 lat i 6 miesięcy tego stażu wtedy mamy 2,5 tysiąca złotych. Na komisji dyskusji nie było wielkiej, powiem tak. Natomiast tak naprawdę rozwinęła się troszkę w związku ze zgłoszeniem poprawki przez przedstawiciela związków zawodowych funkcjonariuszy służby celnej. I tutaj ja wymienię tu dla zasady, że była taka mowa i była taka poprawka. W ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz rodzin i zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, tych służb mamy wymienię chociażby dlatego, że to pokazuje, ile mamy tych służb. I służby celno-skarbowej i służby więziennej oraz ich rodzin i niektórych innych. W artykule 13 w ustępie 1 w punkcie 7 proponowana poprawka, kropkę zastąpić średnikiem i dodać punkt 8 w brzmieniu: okresy zatrudnienia od dnia 15 września 1999 roku funkcjonariuszy służby celnej, których stosunek pracy został przekształcony stosunek służbowy na podstawie artykułu 22b ustęp 1 ustawy z dnia 24 lipca 1999 roku o służbie celnej lub artykułu 99 ustęp 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o służbie celnej, żeby to wprowadzić. Dyskusja potoczyła się w ten sposób, że najpierw przedstawiciel Biura Legislacyjnego stwierdził, że to wykracza poza zakres ustawowy. W związku z tym przewodniczący komisji, pan senator Pociej, stwierdził, że jeżeli to wykracza, to nie będziemy nad tym procedować na połączonych komisjach, ale będzie inicjatywa ustawodawcza w tej sprawie, aby tę nieliczną grupę osób, którym uznajemy, że należy się także to świadczenie, potraktować podobnie jak wszystkie służby, które tutaj zostały dzisiaj wymienione. W imieniu połączonych komisji wnoszę, aby Wysoki Senat chciał przyjąć tę ustawę bez poprawek. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie senatorze.